Robimy wszystko, żeby wrócić. Wszystko. Dla mnie Polska jest najpiękniejsza. Suche buraki, ale tutaj. Ja zachęcam do powrotu. Polska przede wszystkim. Wracam do Polski na stałe i to nie żart. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Powroty. W dalekie stepy Kazachstanu wywożeni byli Polacy przez rosyjskich okupantów i zostawiani na pewną śmierć. Przeżyła połowa, a ich potomkowie opowiedzą w dzisiejszych powrotach o tym, jak czują się po powrocie do Polski. Z kamerą powrotów pojechaliśmy do Pułtuska, do domu Polonii, gdzie mieszka kilka rodzin naszych repatriantów z Kazachstanu i zapytaliśmy trzy z nich o to, jakim się układa życie w Polsce. A potem pojechaliśmy do Wieliszewa, gdzie jedna bardzo liczna rodzina naszych rodaków z Kazachstanu mieszka już we własnych mieszkaniach. Zapraszam Państwa na szczególny odcinek powrotów. Tak wygląda świat, do którego rosyjski okupant wywiózł naszych rodaków, by nigdy nie wrócili, dobrze wiedząc, że przetrwać mogą tylko nieliczni. Po blisko 80 latach wracają pierwsi ich potomkowie, a w Kazachstanie jest ich jeszcze ponad 50 tysięcy. W domach przechowali polski język, kulturę, a także nasze obyczaje i religię. W domu Polonii w Pułtusku zaczynają życie w odzyskanej ojczyźnie. Za chwilę opowiedzą o swoich losach, byśmy mogli lepiej poznać powracających Polaków z bardzo szczególnym rodowodem. Dzień dobry. Witamy w domu Polonii w Pułtusku. I tutaj właśnie gościmy obecnie grupę repatriantów z Kazachstanu. I serdecznie zapraszamy do nas, do Pułtuska, żeby zobaczyć, jak ta grupa tutaj mieszka. Zadzwonił nam pan konsul i powiedział, że nasza rodzina może jechać do centra adaptacyjnego do Polski. My czekali 3 roku, no, wtedy bardzo byli zadowoleni. Вот. І już в грудні byliśmy тут в Польщі. Wszędzie знав, що я jestem Polką. І бабча, і дядки, а ми всі jesteśmy Polakami. І мої родичі, вони теж już тут в Польщі мешкають. І мої сестри, 2 старших, теж мешкають тут в Польщі. Втеді ми завжди знали, що ми поляки. Я вас прошу, щоб ви сказали... Я можу по-польську, я розумію. Дуже добре. Тут дуже подобається. Дуже всі люди такі вольні. Все подобається. А як було там в Казахстані? Який то край? Ну, такі, добре. Ну, Польща мені сильніше подобається. В Казахстані всі ми були русські. Не поляки, не українці, не білоруси, не грузини. Хто не казахи, то русські. Бо ми розмовляли по-російську і ми не поляки. Відділи, що єстем польком, бо мій отець є поляком. І мої дядькові теж поляці. Чую ще спокійніше. Чую ще як, не знаю, як вдома. Не знаю, може бути, то польська крев, не знаю, ну то як ойчизна. Ну, шукаємо
pokoju, szukamy wygodne mieszkanie, okej, okay, to i szukamy szczęścia jak wszyscy ludzie. Мне больше нравится очень зеленая страна. Я говорю, я здесь была и... Хотелось вернуться на прекрасную природу, где есть леса, зелень и добрые люди, которые улыбаются тебе и добродушные. Но для меня это так. А почему здесь, в Казахстане, они другие? Почему здесь другие, в Казахстане другие? Ну, это сложно сказать. И с исторической точки зрения все прошли разные этапы жизни. Казахстан, в Казахстане люди кочевые, все время кочевали. Честно, сложно описать, почему здесь люди другие. Ну, исторически разные территории, разные народы. Ну, вначале звучишь до нашей отчизны. Моя матка... Есть Полька, мешка ту в Польсе, в Варшаве. И хчала бы мешкать обок с нём. Мне ещё подобается, что тут са такие добрые дети, которые мне завжди помогают. В Казахстане тоже есть добрые тенксне за коллежанками, але в Польсе мне бачи ещё трошка подоба. Для меня польский язык есть латвы, кедыс. Przychodzę po szkole i w szkole mówię po polsku, a potem przychodzę do domu, zapominam rosyjski i też mówię po polsku. No, ja 3 lata przyjeżdżam i już pracował tu nad morzem. I żadnych problem nie było z pracą, z mieszkaniem. Jak będziesz pracować, to możesz zarobić sobie i na mieszkanie, na samochód, na wszystkie rzeczy. No. W Kazachstanie teraz taka pensja... Miesięczna średnia to gdzieś $200. Wystarczy tylko na jedzenie i koniec. Uważitelne. Polacy robociaci naród. Поэтому... Polacy bardzo dużo pracują w Kazachstanie. A dlaczego Polacy tak roboczy naród? Gramotny naród. Prosto umieją. Хорошие земледельцы, хорошие агрономы, хорошие, ну как, хорошие специалисты. Stowarzyszenie Wspólnota Polska prowadzi od kilku lat ośrodek adaptacyjny dla repatriantów. Repatriacja od kilku lat nabrała troszeczkę, można powiedzieć, szybszej akcji. Mamy w ośrodku adaptacyjnym przygotowanych 140 miejsc dla Polaków, którzy chcieliby repatriować się, a do tej pory z naszego ośrodka przez te kilka ostatnich lat skorzystało prawie 1000 osób. Co stanowi no, około 400 rodzin sprowadzonych do Polski tylko przez Pułtuski Ośrodek. W większości to są młode małżeństwa z dziećmi, ale również przy nich są dziadkowie, rodzice, czasami nawet pradziadkowie. Od samego rodzenia widzieliśmy, że jesteśmy Polakami. Tak naprawdę, bo przekazywała babcia historii mamie, mama przekazywała nam, że jesteśmy Polakami. Te tradycje, te zwyczaje polskie też zawsze przychowywaliśmy w siebie. Świętowaliśmy zgodnie z polskimi zwyczajami u siebie tam w Kazachstanie. Zachowywaliśmy te tradycje jako Polacy. Proszę pamiętać, że upłynęło prawie wiek od momentu, kiedy nasi rodacy tylko dlatego, że byli Polakami, zostali zesłani na tą naprawdę niewdzięczną ziemię, bo północny Kazachstan to wieczne stepy, pierwsza zima, 40% naszych rodaków umiera tam w stepie z wyziębienia, z chorób, które no, oczywiście dręczą. Nie doma, nie mieszkanie, nic nie było. Po prostu w środ, tak, w palku, w ziemię wtykali i mówili, вот это ваша точка. Вот ваша семья будет жить на этой точке. И люди в землях копали землянки за ночь, рыли, чтобы было где ночевать. У кого-то может как зверей просто, знаете, вот так вывезли как зверей в степь.
А земля мерзлая была, и поэтому для того, чтобы выжить, много людей перетерпело. Завше мешкались мы разом, вшисы. Там, в Казахстане. Так, в одной вёсце, и дома были недалеко там. Тего. И так. Как якесь święto вшисы еще збирали. Вшисы збирали, на święto вшисы збирали. Так. Ważne było i nadal jest ważna tak. dla nas ta religia. Kultura najbardziej była widoczna w tych świętach naszych. No, że trzeba było się pomodlić przed tym, jak na Wielkanoc na przykład, albo na Boże Narodzenie. Trzeba było porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Jak przyjechałem tu, zrobiłem dla siebie pierwsze chrzciny. Dla siebie, kiedy miałem 30 lat, nie? Chociaż też warto powiedzieć o tym, że babcia chrzciła nas też zgodnie z religią katolicką ze względu na to, że nie było tam księdza. Najpierw tato powiedział tak. Ja pojadę do Polski tylko w tym razie, kiedy wszyscy dzieci będą tu. I będą przyjeżdżać z Niemiec, żeby obok niego była cała rodzina nasza. Jedna córeczka Luba, druga Alonka z siemiami przyjechała, ze swoimi siemiami przyjechali. Zrobiły chrzciny Antoś, potem zdejmowali kafe, jak ładniutko było, jak było dobrze. Wszystkie przyjechali. Kto chciał, tancował, kto chciał. Пел, кто хотел, разговаривал, обнимались, целовались. Это счастье, все свое, это счастье. Нет никого чужого не было, только свое. Только. И от этого мы все тут. Cała ваша wspólnota. Так. То ile to ludzi razem? Ponad 30, coś takiego. Z wnukami, ze wszystkim. I wszyscy, cała 30 wjechała tu? I wszyscy zadowoleni? Tak. Bardzo. Dzięki tym dotacjom, dzięki tej pomocy państwa udało się nam kupić mieszkanie. Do tego dobraliśmy kredyt hipoteczny, ale na pierwszy jakiś tam wkład państwo pomogło. I wziąłem kredyt hipoteczny, kupiłem sobie mieszkanie, mieszkamy z rodziną. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu i czuję się... Myślę, tak samo wszyscy czujemy się jak prawdziwi Polacy. Pracujemy i się rozwijamy. Przybywając tutaj, w ośrodku adaptacyjnym w Pultusku, ludzie zmieniając całe życie. W Kazachstanie, jak oni przekraczają granice, nabywają obywatelstwo polskie, rezygnują z obywatelstwa kazachskiego. I ta zmiana życia rozpoczyna się od momentu właśnie przekroczenia granicy. I trwa przez ten cały pobyt w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów. Ludzie, jak wyjeżdżają od nas z nastawieniem takim pozytywnym, bo jadą na swoje, mają mieszkanie, mają gdzieś już zapewnioną pracę i po prostu rozpoczyna z nami nowe życie. Wszystko wskazuje na to, że nasze społeczeństwo powiększy się wkrótce o obywateli naprawdę szczęśliwych z powrotu do ojczyzny. Wreszcie u siebie i do tego w lepszym życiu. To był bardzo długi powrót. I ten powrót, który dziś zobaczył cały emigracyjny świat na antenie TV Polonia, z pewnością uzmysłowił wielu z nas, że nie tylko wartości materialne dają szczęście, godność i sens życia. Proszę Państwa, po to są powroty, by Państwo na własne oczy zobaczyli z pomocą naszych kamer, jak się mają Polacy, którzy wracają do Polski. Bo to nie tylko historyczne procesy, ale przede wszystkim los zwykłych ludzi, którzy muszą sobie radzić w życiu ze wszystkimi sprawami i dużymi, i małymi. Ten dzisiejszy powrót to powrót o tyle szczególny, że powrót po wielu latach w kolejnych pokoleniach. Tym bardziej życzymy z ekipą powrotów wszystkim naszym rodakom z Kazachstanu dobrego i dostatniego życia w naszej wspólnej ojczyźnie.